radościach w Sanktuarium Matki Bożej na pierwszym ogólnopolskim święcie wdzięcznej polskiej wsi. Witam bardzo serdecznie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Bardzo serdecznie witam naszego arcypasterza, metropolitę lubelskiego, księdza arcybiskupa Stanisława Budzika. Witam wszystkich parlamentarzystów, władze państwowe, władze wojewódzkie, samorządowe, wszystkich wiernych, rolników. Niech to nasze dzisiejsze spotkanie modlitewne, później też dożynkowe, przyniesie obfitość Bożych darów. Nie Matka Boża ma zawsze pod swoją opieką, aby praca rolnika była doceniana, aby przynosiła przepiękne owoce, dobra dla naszej ojczyzny, dla naszych rodzin, dla nas samych. Siostry i bracia, zanim przystąpimy do sprawowania Najświętszej Eucharystii, która jest ofiarą dziękczynienia w tym roku za plony, które Bóg dał naszej ziemi, za trud i pracę rolników w Polsce, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy słabi i grzeszni, że potrzebujemy Jego miłosierdzia i przebaczenia. Niech nam pośle swojego Ducha Świętego, aby nas przemienił i uświęcił i uczynił godnymi sprawowania tych świętych tajemnic. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Dziewicę, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba,
módlmy się.